zapraszamy na drugi z zakopiańskich konkursów Pucharu Świata. Na 3 tygodnie przed startem Igrzysk Olimpijskich w Vancouver. Najlepsi skoczkowie walczą o zwycięstwo na wielkiej krokwi. Jednak najwyższy stopień podium wydaje się być zarezerwowany dla jednego zawodnika, galaktycznego Gregora Schlierenzauera. Wczoraj Austriak triumfował tu po raz 3 w karierze. Ale my najbardziej cieszymy się z dobrych skoków Adama Małysza. Polski mistrz doszusował do najlepszych, a jego 5. miejsce w piątkowym konkursie jest tego najlepszym dowodem. Mają najlepszych trenerów, najnowsze kombinezony i największe sukcesy. To dlatego, że od dziecka pracuje z nami armia znakomitych specjalistów. To z reguły byli skoczkowie, którzy sami startowali z powodzeniem w Pucharze Świata. Mają wielką wiedzę i doświadczenie. Od nich wszystko się zaczyna. I tak powstaje prawdziwy łańcuch pokoleń. Austriacy dbają o każdy szczegół. Przykładem ten imponujący autokar. Od 3 lat podróżują nim na zawody. Kosztował 2 miliony złotych, ale w środku jest wszystko, czego dusza zapragnie. Ja rządzę tylko za kierownicą. Tu zaczyna się królestwo skoczków. 2 saloniki, łazienka, kuchnia, kilka telewizorów, biblioteczka, a nawet specjalna 14-komorowa sypialnia, rodem z filmów science fiction. Nie powiem, kto tu śpi, bo znów po sobie nie posprzątał. Każde łóżko ma minimum 2 metry długości, a kilka ma nawet 2,30. Pomieszczenie jest specjalnie wentylowane, no i oczywiście odpowiednio wyciszone. To wielka przyjemność podróżować tak na zawody. Powiem więcej, tu jest lepiej niż w moim mieszkaniu. Jak widać, austriackie skoki reszcie świata po prostu odjechały. W przenośni i dosłownie. Łukasz Kruczek, trener kadry obok mnie, zafrasowany po kwalifikacjach? Trochę, bo mieliśmy takie obawy o zawodników. Wiatr cały czas się nasilał z każdym skoczkiem i jury nie miał czasu na podjęcie, na powtórzenie serii. Tak do ostatniej chwili patrzyliśmy, co z tego będzie i czym seria postępowała, tym było coraz mocniej z tyłu. Już były takie momenty, że to skakanie było niezmiernie trudne dla zawodników. No ale jeżeli chodzi o wyniki, dziś już nieco słabiej niż te kwalifikacje wczorajsze. Co martwi, szczególnie jeśli chodzi o tych naszych potencjalnych olimpijczyków? Potencjalni olimpijczycy będą za tydzień, natomiast w tej chwili faktycznie były słabsze skoki w wykonaniu zawodników, natomiast tak jak mówię, ci najlepsi nasi, którzy jechali, skakali, można powiedzieć, w najgorszych warunkach serii, co było widać, że później na tą 10 jury zdecydowało się podnieść rozbieg dla najlepszych zawodników, żeby te skoki jednak były satysfakcjonujące dla widzów. No, trzymamy kciuki za tę 6, która będzie w konkursie, aby było lepiej niż w kwalifikacjach. Bardzo dziękuję. Łukasz Kruczek, trener kadry polskich skoczków. Wolfgangiem Loitzlem, wielkie nazwiska mistrzów świata, najlepszych zawodników poprzedniego sezonu, mistrzów olimpijskich, a później na pewno największa postać ostatniej dekady, Adam Małysz na 5. miejscu. Za chwilę rozpocznie Dawid Kubacki i to będą niewątpliwie frapujące zawody, dlatego że już seria próbna pokazała, że tu dużo może się zdarzyć najdalej. 127,5 metra Morgenstern, 126 Gregor Schlierenzauer, Adam Małysz 119,5 metra w czarnym kombinezonie, tym, który na razie jest nieco sfatygowany, ale nie ma lepszego i z dobrą prędkością na progu 91,5 metra. 22 tysiące ludzi, mnóstwo osób także przyjechało do Zakopanego, żeby posmakować tej niepowtarzalnej atmosfery. Fascynujące przywiązanie do idola, sportowca, ale także człowieka, którego pokochaliśmy w ostatnich latach. Skazaliśmy go na wielkość, a on przez lata odwdzięczał się znakomitymi startami. Grzegorz Miętus, nie zakwalifikował się jego starszy brat, prawdopodobnie olimpijczyk na Whistler Vancouver, jest 17-latek niespełna, młodszy Grzegorz. Adam, 4-krotny mistrz świata, 4-krotny zdobywca kryształowej kuli, zwycięzca jedyny polski turniej 4 skoczni, 2-krotny medalista Igrzysk Olimpijskich. Jak Państwo wiedzą, srebro, brąz, 38 razy w Pucharach Świata wygrywał. Co zostało do zdobycia? Złoty medal olimpijski, 4. start. Ostatnia szansa, by nawiązać do wspaniałej historii Wojtka Fortuny, jedynego złotego medalisty w historii polskich skoków, a było to na Okurajamie w 1972 roku. Piękna. No właśnie, Dawid, to taka tradycja chyba się robi, że otwierasz konkurs w Zakopanem, bo wczoraj również skakałeś jako pierwszy.
No tak, jest, nie mam punktów w Pucharze Świata, dlatego tak jesteśmy układani w kwocie krajowej. No i otwieram te konkursy, a nie jest źle. A to miłe chyba uczucie. No na pewno dobre. Zapytam jeszcze o te warunki, bo kwalifikacje przebiegały w niezbyt dla Was miłych warunkach i teraz chyba dużo się nie zmieniło. No niestety te warunki są ciężkie, dzisiaj nas koszli wiatr z tyłu. Utrzymuje się to cały czas, tak, no i zobaczymy, jak to będzie się dalej toczyło. Dziękuję pięknie, tyle Dawid Kubacki. Wracamy do Włodzimierza Szaranowicza. Obok mnie trener reprezentacji Austrii, Aleksander Pointer, którego zapytam, no podstawowe pytanie, czy wie już i ogłosi kadrę na Igrzyska Olimpijskie w Vancouver? Herr Pointer, die Hauptfrage gibt natürlich, ob schon diese Mannschaft, Olympiamannschaft, ist schon fertig? Ja, wir springen heute noch diesen Wettkampf und dann fahren wir nach Hause, nach Österreich und wir werden uns zusammen mit Direktor Toni Inauer dann besprechen, wen wir dann schlussendlich für Vancouver nominieren. Aber es gibt natürlich einige gute Leute in Österreich, die schon Top-3-Ergebnisse haben und dort in diesem Bereich wird es sich dann abspielen. Trener Aleksander Pointer powiedział, że oczywiście jest jeszcze ten dzisiejszy konkurs tutaj w Zakopanem, potem udają się do siebie, do Austrii. Tam wspólnie z dyrektorem sportowym Antonym Inauerem będą decydować o tym, kto pojedzie, ale trzy miejsca w zasadzie już są pewne. Zapytam go o ten dzisiejszy konkurs. Jest chyba najspokojniejszym trenerem, który pojawi się tam na górze i będzie dawał znak swoim zawodnikom. In meiner Meinung sind Sie am ruhigsten Trainer, weil die ersten, zweite, dritte Platz für Österreicher, wenn die sehen, was passiert bis heute, sicher. Ja, es ist allgemein in der Mannschaft sehr viel Ruhe. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn die Erwartungshaltung so groß ist wie bei uns. Und die Mannschaft hat sich in den letzten Jahren immer mehr und mehr verbessert. Und das ist das Hauptaugenmerk. Und wir brauchen wir nicht nervös zu werden. Okay. Trener Aleksander Pointer powiedział, że najważniejszy jest spokój i ten spokój w kadrze Austriaków jest. Zdają sobie doskonale sprawę z tego, że są olbrzymie oczekiwania, jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie w Vancouver, ale również obserwuje to, że krok po kroku forma jego podopiecznych idzie w górę i najważniejszy jest ten spokój. I on także, jak sami Państwo widzą, chyba jest obecnie bardzo spokojnym człowiekiem. Aleksander Pointer, danke za. Tyle, wracamy do naszych komentatorów. Czy uda się? Prawdopodobnie za bardzo zwraca uwagę na masę ciała Schmidt i stąd wzięły się jakieś jego kłopoty zdrowotne. 180-62 kilo, ale to już inna sylwetka, znana dobrze. Marcin Bakleda, Diabełek. Diabełek ciągle jeszcze walczy także o to, by znaleźć się w spektrum zainteresowania Łukasza Kruczka. Wczoraj to nie był dobry występ, dzisiaj 111,5 metra. No ale z drugiej strony zarówno Krzysztof Miętus, jak i Stefan Hula w ogóle się nie zakwalifikowali. Na pewno Łukasz Kruczek, który ze swoją ekipą zaczął bardzo dobrze ten sezon, teraz ma nieco myślenia, co zrobić, żeby w ostatnich trzech tygodniach podnieść formę naszej ekipy. Bakleda jest piąty. Ale już zakwalifikowany do konkursu. Tak, on do serii ostatni. Drugiej. Keituri, Hautamäki, Froin, Prewc, Damian Bardal już się zakwalifikowali, a teraz Łukasz Rutkowski. Cały czas mówi, że nie doszedł jeszcze do siebie, zmiana rytmu dobowego po Japonii, ale to jest młody chłopak, musi się szybko przestawiać, a ten skok jednak krótki. To jest niewątpliwie problem zmiany stref czasowych. Normalnie, jeżeli ktoś chce w pełni się aklimatyzować, jedna doba to jest jedna godzina. Tutaj widać jeszcze niepewność przy lądowaniu, zatem noty też będą obniżone. 115,5, dziewiąte miejsce, może się zakwalifikować. Łukasz Rutkowski od wczoraj o rok starszy. Łukaszu, na pewno liczyłeś na dalszy skok, ale fakt jest taki, że na razie najlepiej z Polaków to skoczyłeś dziś. Nie wiem jeszcze, jak dokładnie koledzy skoczyli, ale jeżeli chodzi o mnie, no myślę, że powinno wystarczyć do tej drugiej serii, także będę czekał spokojnie. A co do skoku, to myślę, że kurczę, troszkę brakuje na progu, ale spokojnie. Zapytam jeszcze o te warunki, które trochę się dziś zmieniają. Jakie ty ruchy powietrza w locie czułeś? No właśnie dzisiaj jest tak, że troszkę bardzo, można powiedzieć, mocno troszkę z tyłu, bo jest to uciążliwe dla nas, nie jest to taki komfort w locie, tylko trzeba się wysilać trochę. Dziękuję ci pięknie, do zobaczenia w finale. Dziękuję. Wracamy do naszych komentatorów. A było do czego wracać.
Dawid Zauner w tej chwili obejmuje prowadzenie 131,5 metra. No i co teraz ma zrobić Aleksander Pointner, który miał już poukładaną kadrę na wyjazd? Nie zabrać takiego zawodnika, to jest niemożliwe. Coś niesamowitego, jak się wstrzelił wielką formą Zauner i jak jest regularny. To Zakopane to jest eksplozja. Czuje się tu chyba znakomicie i widać nareszcie jakiś odruch ludzki, podniecenia, emocji u Pointnera. 131,5 metra to jest skakania mu odpowiada Janda drugi, ale traci aż 13,6 punktu do Dawida Zaunera. Kamil Stoch. No Kamilu, trzeba sobie przypominać. Libere, czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata. Coraz bardziej mobilizować się już 3 tygodnie. Decydujący czas przed 120 metrem. Nie mają jeszcze mocy na progu. To na to, znaczy, jak rozmawiałem z zawodnikami, wszyscy podkreślają, że brakuje im jeszcze mocy na progu. Trzeba nad tym popracować w tym ostatnim okresie. No trzeba oczywiście po tych konkursach podjąć pewną analizę i zobaczyć, czego tu jeszcze brakuje. Patrząc na Zaunera na przykład i jego dynamikę przy odbiciu na progu skoczni i patrząc na Kamila, to wyraźnie widać, że tam ta dynamika po prostu jest wyższa. Na trzecim miejscu Austriak Jakobsen. Wczoraj nie zakwalifikował się do głównego konkursu. To była jedna z większych niespodzianek kwalifikacji. Ale to nie znaczy, że on się nie będzie liczyć. Świetny skok. I już widać, że będzie się liczył w tym dzisiejszym konkursie. Tak. 128 metrów. Jedyny, który się zbliżył na razie do Dawida Zaunera. Będzie na pewno drugi, ale mówiąc o bardzo ładne wejście, wypuszczone narty, później spokojnie, wysoko uniesione biodra, powoli zajmował tę pozycję do lotu i to niewątpliwie jest ten efekt trochę podglądania Austriaków. No, Norwegowie rzeczywiście mają też swoją szkołę, którą tam prowadzi Kojonkowski. Niemniej jednak Jakobsen... Teraz Adam Małysz. Ten doping musi go ponieść, bo to jest niezwykle ważny start. Start, który nakręca go gigantyczną energią. Potrzebne mu tutaj jest to wsparcie, potrzebne mu jest wysokie miejsce, żeby zacząć myśleć o tych igrzyskach jako realnej szansie, żeby jeszcze raz próbować powalczyć z najlepszymi. Adam Małysz w powietrzu i to jest ładny skok, kolejny ładny skok. Wczoraj 2 razy, a dzisiaj też Adam Małysz bardzo dobrze. Rosną jego prędkości najazdowe, co mnie bardzo cieszy, bo to jest oznaka jego już dobrej formy. On jak jest w dobrej dyspozycji, to i prędkości najazdowe mu rosną. Wtedy 19, nie trzeba już tak po 18,5. Przyczyn, natomiast dobre oceny za styl, dobry skok. Zadowolony Łukasz Kruczek, no i na pewno Hannu Lepisto i jest pierwszy o 0,8 punktu, znacznie tak. Wyższe noty otrzymał od Dawida Zaunera. I proszę Państwa, atak, atak się rozpoczyna, Biernajnara, Rumorena, później Ahonena, Loitzla, Kofflera, Morgensterna, tego niewątpliwie najlepszego dzisiaj na świecie, Schlierenzauera i Simona Amana. Ale pierwszy jest Bjørn Einar Rumoren. Czy jest w stanie skoczyć 130 metrów? Wysoki pułap lotu i bliżej. Trochę za wysoko skierował to odbicie i później już tam na dole trafił. Mówiliśmy o tym, że te kąty natarcia u Adama Małysza przestały być problemem. Specjalny trening przygotował Hannu Lepisto. To już działa dobrze. Teraz istotna jest ta powtarzalność skoków. Wczoraj było bardzo dobrze. Dzisiaj musi też być dobrze w drugiej serii, bo w pierwszej było 130 metrów. No po wczorajszym dniu Adam dzisiaj rano przy śniadaniu był wesoły, był rozluźniony, był naładowany taką pozytywną energią. Wczoraj jeszcze był niepewny przed tym konkursem, jak to wyjdzie. Po wczorajszym dniu na dzisiaj był przygotowany do skakania o podium. No co tutaj dużo mówić. Czy to się uda? Przecież takich silnych rywali jeszcze ma tutaj. Za chwilę będą skakać, prawda? I mogą skakać również podobne odległości. Dawno bywał mistrzem świata, ale to jest postać, którą zawsze trzeba widzieć w gronie faworytów.
I on też bliżej. Adam Małysz na razie prowadzi 133,5 punktu. 127 metrów, 2,5 metra bliżej i dużo niższe noty Jana Honena, a zatem będzie strata do Adama Małysza. Adam Małysz jest już wysoko i za moment ci, którzy rzeczywiście mogą mu mocno zagrozić, Loitzl, Kofler, Morgenstern, Schlierenzauer, czwórka Austriaków, a później jeszcze ten nieobliczalny Simon Amann. I wszystkich stać na skoki 130-metrowe, więc zobaczymy, czy sobie akurat z tą granicą poradzą. Hannu Lepisto, Robert Mateja, tak, pokazuje, że to już było tak, jak trzeba. Jest Alexander Pointner i zwycięzca ubiegłoroczny pierwszego konkursu, Wolfgang Loitzl, wygrywał już z Zakopanem. To dla niego wielka nobilitacja, ma 4 wygrane starty w Pucharze Świata. Wysoko, dobrze, ale nie. 125 metrów, tak mi się wydaje. Jest rozczarowany i teraz 124,5 metra. Adam Małysz pierwszy, Zauner drugi, Jakobsen na miejscu trzecim. Czwarty na pewno będzie Jan Ahonen, a może być dopiero piąty, najwyżej piąty. Wolfgang Loitzl skoczył tyle, ile Björn Einar Rumoren. Za chwilę porównamy noty. Przegrywa zatem z Ahonenem. To było do przewidzenia. Wprawdzie tylko o 5 punktów. Kofler. Popatrzmy. Jest ich jeszcze 4. Kofler, Morgenstern, Schlierenzauer. Szybko, energicznie. Kofi jest troszeczkę chyba zaskoczony świetną formą Zaunera, bo nagle pojawił się ktoś, kto może mu zabrać miejsce w drużynie olimpijskiej. A więc jakby w odpowiedzi jest, myślę, powyżej 130 metrów skok Koflera. Za chwilę zobaczymy, to ładnie wyglądało, ściągało go trochę w prawo, ale wylądował na 132 metrze Andras Kofler. Noty wysokie, obejmie prowadzenie i to będzie prowadzenie pewne. A zatem Kofler, który w tym sezonie wygrał tylko jedne zawody, wraca do gry. Wczoraj stracił 3 miejsce w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata na rzecz Tomasza Morgensterna. A teraz Kofler o 4,6 punktu, a więc trzeba 2,5 metra skoczyć w następnej próbie dalej od Koflera. Kofler, Małysz, Zauner, Jakobsen, Ahonen i mistrz olimpijski skakał przed chwilą, wicemistrz olimpijski, a teraz mistrz olimpijski Tomas Morgenstern. Morgi. Świetnie, najdalej skoczył podczas treningu i teraz też jest kolejny równy skok Austriaka. Myślę, że 130 metrów przekroczone, zatem tylko Austriacy tę granicę bili, 133,5 metra. Słyszeli Państwo ten okrzyk radości Morgensterna. Długo, półtora, dwa sezony dochodził do tego, żeby odzyskać wielką formę w porównaniu do tego sezonu, kiedy dominował, kiedy 10 razy wygrywał Puchary Świata, wygrał w generalnej klasyfikacji 6 pierwszych konkursów Pucharów Świata. Wielka forma, a później zapaść. Jakie te skoki są trudne, nieobliczalne, ale przez to niepowtarzalne. Morgenstern o 2,2 punktu przed Koflerem, o 6,8 przed Adamem Małyszem. Ale teraz Gregor Schlierenzauer. Tak, to jakby dodatkowa energia, jeszcze się poprawia, jeszcze szuka tej właściwej pozycji i później szybki na progu. Potrafi daleko! Jest rekord, czy nie ma rekordu? Coś niebywałego. 92, 140 metrów wyrównał rekord Hanna Walda. Mówiłem wczoraj, jak będzie wyższy najazd. Jeżdżą dzisiaj z 8 belki, z 10 jest ten rekord. Hanna Walda miał na progu 92,5 w 2003 roku. Schliri kolejny rekord wyrównuje. Już niewiele jest skoczni na świecie, na który Gregor Schlierenzauer nie jest rekordzistą lub współrekordzistą skoczni. Ależ to jest wielki talent, ależ to jest skoczni. Schlierenzauer może po raz czwarty wygrać, czego w Zakopanem nikt nie
dokonał. Tak jak nikt nie wygrywał 3 lata z rzędu, a on 20-latek już to zrobił wczoraj. 30 zwycięstwo, ale patrzmy. On jedyny chyba teraz jeszcze może mu zagrozić. Simon Amann, jakie są warunki? Rzucił się trochę na narty, przez to płasko, ale też daleko z pięknym wypadem. Ależ to jest niesamowity charakter sportowy. Jak on nam tworzy widowisko. 140,5! 140,5! Nowy rekord Simi! Brawo, brawo! A więc jest ktoś, kto będzie straszył Gregora Schnierenzauera. Fantastyczny konkurs, fantastyczne emocje. No zobaczymy, na dwie nogi. Noty będą niższe, tutaj na pewno straci, ale nie stracił renomy. To jest nowy rekord wielkiej krokwi. Krokwi, która widziała fantastyczne popisy przecież najsłynniejszych skoczków świata. I pobicie tutaj rekordu to jest wyczyn nad wyczyny. Będzie się działo w drugiej serii mnóstwo. Adam Małysz będzie piąty, tak jak wczoraj. Na razie oni są strasznie, piekielnie mocni. Simon Amann o 4,6 punktu z nowym rekordem skoczni za Gregorem Schnierenzauerem. Ależ musiał go podrażnić. I teraz ciekaw jestem odpowiedzi. Powinni zostawić tę belkę, nie bać się. Lądowali spokojnie, Schnierenzauer czysto. Amanowi się zdarzały nieraz lądowania na dwie nogi, ale to było pewne, spokojnie ustane, a zatem tu nie ma kłopotu. 140,5, zatem wyrównany rekord, a później pobity rekord. Thomas Morgenstern, mistrz olimpijski na trzecim miejscu, Kofler, wicemistrz olimpijski na miejscu czwartym, Adam Małysz, czterokrotny mistrz świata na miejscu i przecież wicemistrz, brązowy medalista olimpijski na miejscu piątym. To jest elita. A później są ci, którzy są aspirującymi. Newcomer, David Zauner, Anders Jakobsen i wielka stara gwiazda Janne Ahonen, Loicyl, mistrz świata na miejscu dziewiątym, Rumoren, rekordzista świata w lotach na miejscu dziesiątym. I dalsze miejsca szukamy, miejsc naszych zawodników. Wiadomo, że będzie na pewno Kamil Stoch i Mitja Meżnar, a zatem 31. chyba jest Łukasz Rutkowski. Proszę Państwa, to są piękne zawody, wielkie emocje. Zapraszamy po przerwie. My pozostajemy w studiu TVP Sport, a zapraszamy Państwa, widzów programu pierwszego, na Teleekspres.